bardziej Polscy są otwarci i przychylni i zainteresowani, ale to, że street art jest sztuką dla mas, to jest trochę mit. Ja wiem, że istnieje młoda publiczność, która chętnie łyka street art, która się za nim rozgląda, która interesuje się różnymi artystami i cieszę się, że komuś to się podoba i kiedy przyklejam, raczej myślę o tym, że ktoś jest zainteresowany street artem, ktoś z tej sceny być może zauważy tą pracę na ulicy, doceni ją i że mu sprawi przyjemność. Natomiast nie liczę na to, że to jest sposób na dotarcie do masowego odbiorcy, wychodzić na ulicę. To jest sztuka efemeryczna. Ona powstaje na murach, na płotach, na starych jakichś billboardach. Może być w każdej chwili usunięta z tych murów, zamalowana, ale w ten sam sposób właściwie może zniknąć też z naszego umysłu, no bo za chwilę zobaczymy coś innego, co nas jeszcze mocniej zadziwi i zainspiruje. Myślę, że Warszawa jest bardzo fajnym miastem, żeby tworzyć. Jest miastem skomplikowanym historycznie, ma mnóstwo dziwnych kontekstów. Jest miastem niejednolitym też wizualnie, gdzie te historyczne warstwy, te różne wspomnienia polityczne, społeczne się jakoś przeplatają. No, takich kontekstów dla ludzi chcących w przestrzeń publiczną wprowadzać sztukę jest mnóstwo wątków do poruszania, także jest na pewno miastem, które sprzyja twórczości ulicznej. Street art jest dobry i jest zły, jest inteligentny i jest głupi, tak jak każda sztuka jest dobra i zła. I czasami jestem przekonany, że za jakimś obrazem namalowanym na murze za pomocą szablonu stoi fachowiec z dyplomem. Są to tak dobre rzeczy, że widzę, że to jest ktoś dobrze wykształcony, przygotowany plastycznie, który się bawi uprawiając taką grubą technikę. I w ogóle upraszczanie może być też czymś inspirującym dla artystów profesjonalnych. Oczywiście, gdyby istniał tylko street art, no to sztuka by na tym bardzo straciła. Ale te wzajemne relacje, inspiracje i przenikania są bardzo wartościowe. Cały dzień sforsowałem komiksy, wierzyłem, że będę z tego żył, no ale stało się tak, że stałem się najbardziej znany z wlepek, z działalności swojej ulicznej, street artowej i już trudno trochę przed tym uciec.